230 wystawców z całej Polski, ale nie tylko, bo są również przedstawiciele z Gruzji, Włoch, Węgier czy Ukrainy. Najwięcej oczywiście wystawców z Dolnego Śląska. Oprócz tego festiwal kulinarny i festiwal podróżniczy. Tak wyglądają targi turystyki, które odbywają się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Warto tutaj przyjść, warto spróbować różnych smaków i zaplanować wakacje, te dłuższe i krótsze, bo podróże kształcą. Targi tak naprawdę to wspaniałe miejsce do odkrywania i poznawania świata, do znalezienia inspiracji do tego, gdzie podróżować, jak podróżować, kiedy podróżować najlepiej i jak podróżować najtaniej. To tutaj przyjeżdża kawałek świata do Wrocławia na stadion i każdy może przyjść i go poznać. Dolny Śląsk oferuje naprawdę wszystko i Odra, rzeka, która oferuje i można pożeglować, popływać motorówkami czy kajakami. Bardziej stroma Nysa Kłodzka i spływ w przełomie barckim. Więc atrakcji mamy mnóstwo i naprawdę Dolny Śląsk oferuje bardzo wiele ciekawostek, plus najwięcej zabytków w Polsce, bo co czwarty zabytek w Polsce jest na Dolnym Śląsku. Od zabytków, architektury, po ciekawostki przyrodnicze i walory do uprawiania turystyki kwalifikowanej, że tak ładnie się wyrażę, czyli narty, rowery, rolki, narty, jeśli śnieg spadnie, a bywa, sam osobiście w tym roku już byłem na nartach wokół Ślęży, udało się w tym sezonie. Targi mają na celu pokazanie Dolnoślązakom, wrocławianinom możliwości, które stoją tuż przed nimi. A Wrocław i Dolny Śląsk jest naprawdę bardzo mocny, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne i to właśnie chcemy pokazać na tych targach. No, do Wrocławia kopalnie ani rzeki nie weźmiemy niestety, ale wymyśliliśmy taki sposób, żeby też ludzie mogli faktycznie poczuć w jakiś sposób, jak to wygląda. Tak samo jak tutaj mamy rzekę, mamy jeszcze zrobioną do tego elektronikę, która sprawia, że faktycznie te siedzenia, na których ludzie siedzą, się ruszają i mogą poczuć jakiś przedsmak tego, jak te fale wyglądają. Rozumiem, że lepiej do Was jednak przyjechać. Oczywiście, że tak. To nie ma porównania. W zależności na co kto ma ochotę, jakie ma możliwości albo chęć. Jeżeli to są rodziny z dziećmi, to można po prostu zwiedzać delikatne Izery. Jeżeli ktoś chciałby większych wrażeń, może jeździć, że tak powiem, single trackami MTB. Jeżeli ktoś chciałby zbadać architekturę jakąś, to też od kościołów po zamki i pałace, a odkryć tajemnicę, tajemnicze podziemia, tak naprawdę przeżyć jakąś przygodę, ski raft. Tego jest naprawdę tak dużo, że nie można powiedzieć o jednej rzeczy, która by mogła urzec, bo to w zależności od pory roku możemy wybrać dowolnie. U mnie można zobaczyć, jak się robiło dawniej papier, zanim wynaleziono maszynę papierniczą. No i jak się do dzisiaj robi papier w Muzeum Papiernictwa, bo my czerpiemy papiery, więc jesteśmy największym producentem papierów czerpanych w Polsce. Robimy różne formaty. Tutaj na stoisku możemy sobie zrobić papier w kształcie serduszka. Nam bardziej chodzi o taką równomierne rozłożenie turystyki, co się zaczyna dziać. Już nie tylko te stałe punkty Szklarska, Karpat, Czarna Góra, Zieleniec, ale turystyka się rozszerza. Inne miasta, inne obszary dostrzegają potencjał turystyczny. Co mnie najbardziej cieszy, to że to rozproszenie agroturystyki, ono coraz bardziej widać aktywność agroturystyczną, bo też jest coraz więcej klientów.